Czy są jakieś uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę. Państwo drodzy, zanim otworzę tutaj dyskusję, tak, w termin następnej sesji to jest 18 marca, również w naszej tutaj siedzibie będziemy mieć o godzinie 18. Chciałbym dodać jeszcze jedną informację. Jako przewodniczący dzielnicy trzeciej jestem zaproszony przez Biuro Bezpieczeństwa Miasta Krakowa dotyczącego spotkań z mieszkańcami, konsultacji z mieszkańcami dotyczącego poprawy bezpieczeństwa naszej dzielnicy odnośnie uchwały Rady Miasta, która zobowiązuje, to jest uchwała Rady Miasta została podjęta w tym celu, aby przeprowadziły Rady Dzielnicy generalnej takie konsultacje z mieszkańcami, przekazały Rady Dzielnic na sesji najbliższej właśnie tego 18 swoje spostrzeżenia od mieszkańców i zamierzam tutaj przeprowadzić 6 spotkań. Roześlę do Państwa tutaj informacje, w których dniach będą to 3 tygodnie, w każdym tygodniu będą 2 spotkania, jedno spotkanie w jednej szkole, w tygodniu będą dwie szkoły, brały udział, będzie to szkoła numer 2, czyli na Szczelcu, 114, 95, na Sadzawki i 64. I jeszcze tutaj braliśmy pod uwagę szkołę, teren szkoły 96, no tam nie możemy, więc przeprowadzimy tą konsultację w szkole, zespole szkół numer 1. To jest numer 3 bodajże. Czemu nie możemy w szkole 96? No bo tam jest też szkoła społeczna. Myślę, że tam dosyć duża. Nie wiem, czy tam udostępnią ten. Możemy wystąpić. Nie, nie, nie. Ciekawości, czemu na porze wyjaśnić, to jest ustalane jeszcze z dyrektorami. Zostanie to ustalone, postaram się ewentualnie dodatkowo jeszcze jakieś informacje. Nie mamy biletynu, ewentualnie zamieszczę takie informacje na stronie i jeszcze dodatkowo jakieś informacjami na wiatrach czy bezpośrednio do zaczynania. Nie ma, pana Łukasza jest tak śmiało na ten temat, mówię. Proszę bardzo, otwieram tutaj wolne wnioski. Pan Mateusz Drozd. Proszę. Szanowni Państwo, tutaj pan przewodniczący chwilę temu powiedział, że biletynu nie mamy. Jest to prawda, chwilowo go nie mamy, bo czekamy na rozstrzygnięcie przetargowe. Ma ono nastąpić podobnie do końca marca, być może będzie trochę wcześniej. W związku z tym na komisji informacji Włoszeczki Mieszkańcy ustaliliśmy, że dobrze byłoby Państwa przy tej okazji dzisiejszej sesji poprosić, abyście Państwo dostarczyli materiał do biletynu do 10 marca, tak żebyśmy wreszcie do tego gotowi, gdy się przetarg rozstrzygnął wcześniej. Pierwszą biletyn od razu chyba będzie wydany w marcu, kwietniu, kwietniu, nie wiem kiedy to będzie zabezpieczone. Nie kolejny będzie za rok, jeżeli będą podobnie przyjść. Na początku maja i czerwca, no i potem po wakacjach w okolicach października. Nie bardzo dziękuję. Jeszcze są jakieś głosy dyskusji? Znaczy to jeszcze ewentualnie Państwu tam takie sprawdzanie, bo podjęliśmy tutaj, też żebyście Państwo wiedzieli, uchwały zarządu. Są u nas w dzielnicy 2 konkursy dotyczące wyboru dyrektorów szkół. Dotyczy to przedszkola 123 na Wielkopolskiej 4 i na Łąkowej szkoła 64. I przedszkola. Dobrze. Już pewnie się. I tak, i zarząd tutaj podjął taką uchwałę. Poprosił tutaj radnych
aby uczestniczyli w tych komisjach z ramienia Rady, została zaproponowana pani Anela Pasłowicz, która będzie do szkoły 114. Jak najbardziej pani Aniela wyraziła chęć jako przewodnicząca Komisji Edukacji i do przedszkola 123 na Miechowicy 4 zaproponowaliśmy pana Pawła Wójcika, też wyraził chęć uczestnictwa, reprezentowania tutaj Rady Dzielnicy. To informuję państwa, uchwała została podjęta, więc będziemy na następnej sesji zapewne dowiadywać się informacji na temat dotyczący wyboru. Jedno podziękowanie. Proszę. Podziękowanie. Proszę bardzo, pan radny. Proszę państwa, podnosiłem pod koniec roku sprawę takiego automatu krakowskiej karty miejskiej, która jest bardzo potrzebna społeczności studenckiej mieszkającej na Uborku i Wieczystej. Brawo, automat jest na jeszcze niezbudowanym skrzyżowaniu, ale automat już to. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady dzisiaj.